Bok ze Jesteśmy na poznajcie prawdę, 17 minut, już ogląda. Dobra, pieprzcie. Przeraża mnie to. Jest mi smutna z powodu Boxdela. Ale ludzie, widzę, dają same lajki. Tak tylko, tak wiecie, to nie ma znaczenia w ogóle, ale tak chcę, zanim obejrzymy, zobaczyć reakcję ludzi. W sensie, no ja lubiłem Boxdela, jest chore, co się dzieje. W sensie, nie będę go jakoś łagodniej oceniał przez to, że go lubiłem. Ale jest mi smutno. Świeżo przed publikacją filmu i chciałbym, drodzy widzowie, żebyście bez uprzedzeń obejrzeli dalszą część materiału. Tutaj nie ma żadnego wybielania, po prostu tu są czyste fakty. Ja z Olą się znam bardzo długo i jest to z kim? Moja Olą? jedyny tak naprawdę świadek, który może cokolwiek powiedzieć. Zapraszam. Na samym początku chcę tylko powiedzieć, że mam przy sobie telefon, ponieważ materiał jest na tyle poważny, że... Myślałem, że powiesz, żeby dać łapkę w górę. Nie. Żartuję. Nie chcę niczego pominąć i będę posiłkował się łapkę wiedzą w górę i suma, tu jest ostatnie 5 subskrybentów. Ja pierdzielę, poważne tematy, już się stary odkleja, przepraszam, oglądajmy. Cześć, to jest 19-letni Idelti, mało lat, a to ja, Boxdel. I chciałbym, żeby każdy zapamiętał to zdjęcie, bo jest to dla mnie naprawdę kluczowe w tym materiale. Na samym początku prosiłbym również wszystkich, byście obejrzeli ten materiał do końca, bo jest to najważniejszy i najcięższy dla mnie film w mojej karierze. Na samym wstępie chcę powiedzieć o tym, że chciałem nagrać taki materiał wcześniej, a nawet tak jak mówił Mandzio, zdetonować to wszystko na konferencji Fame, ale dla dobra śledztwa chłopaków, tak jak prosił mnie Sylwek, nic nie zrobiłem. Nie bez powodu jest tu także drugie krzesło, bo nie jestem tutaj sam, ale mojego gościa zaproszę za chwilę. Zacznijmy od początku. Nie śpię już 30 godzinę, więc mogę być trochę zmielony, ale obiecałem sobie, że nie zasnę, dopóki nie pokażę wam całej prawdy. Jeśli chodzi o moją świadomość w sprawie Stewarta i Julii, tak, byłem świadomy, że spotkał się z Julią, ale wiedziałem tylko o niej i byłem zapewniany, że złapali się tylko na jedzenie w Manchesterze i nic więcej się nie wydarzyło. To jest odważne tak mówić, zwłaszcza, że chyba jutro ma być film Korabskiego i tam ma być więcej na Boxdela. I w sumie no wrzucił ten film, zaraz się dowiemy tak naprawdę. Czy wiedział więcej? Wiedziałem tylko to, tak jak większość internetowych twórców, którzy byli na TeamSpeaku. Byłem niedojrzałym emocjonalnie chłopakiem, który 8 lat temu nie miał... Dziś czy jutro film Korabskiego? Miałby się być dziś, ale przez to, że... jakaś typiara została przekupiona czy coś przez tych pedofilów, w sensie tych ludzi z internetu, wybacz, to powiedziała, że nie dostarczy na nich dowody i chyba muszą film przemontować, bo ona już tam się zgodziła, żeby pokazać, co do niej pisali. Teraz się nie godzi na to, no wiesz, o co chodzi. Nie miał pojęcia, co wtedy zrobić. Byłem zakompleksionym piwniczakiem, z pryszczami na twarzy, potrafiącym jedynie... Miał się nie wybielać, się wybiela już? Już oglądam, przepraszam. Wiedziałem tylko to, tak jak większość internetowych twórców, którzy byli na TeamSpeaku. Byłem niedojrzałym emocjonalnie chłopakiem, który 8 lat temu nie miał pojęcia, co wtedy zrobić. Byłem zakompleksionym piwniczakiem, z pryszczami na twarzy, potrafiącym jedynie grać w League of Legends i Minecrafta. Mówiłem, że mam... On grał w LoLa? Na pewno Minecrafta, ale w LoLa grał? Nie wiedziałem o tym. 90 wzrostu, bo zawsze był to mój kompleks. Nie analizowałem tego wtedy pod takim kątem, jak zrobiłbym to dziś. Dziś z perspektywy czasu strasznie żałuję tego, bo może mogłem coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o wiadomości... Czekaj, no dobra. ...do Julki pokazane w materiale Sylwestra, to tak, pisaliśmy. Ale głównie wiadomości opierały się na temat moderowania TeamSpeaka. Uważam, że wiadomości pokazane w filmie Sylwestra były obrzydliwe i nie chcę się usprawiedliwiać. Ale w tamtym czasie na TeamSpeaku panował taki żargon. Na serwerze głosowym gracze wyzywali się, pisaliśmy jakieś toksyczne wiadomości, dziewczyny były uprzedmiotowywane i 10 lat temu nikt na to nie patrzył w taki sposób, jak patrzymy dziś. Nagrywaliśmy bekowe disy na TeamSpeaku i generalnie żartowali... Ale co to ma do tego, co on pisał? Do jakiejś 14-latki, żeby jej wsadził knagę... No tam wiesz, co pisał, w dupę, no ciężko aż to mówić. ...byliśmy z dziewczynami i mieliśmy koleżeński kontakt. Z perspektywy czasu uważam, że to było mega chujowe i przepraszam za to.
Kiedyś też żartowało się inaczej. Była inna poprawność polityczna. Wiedzieliśmy wszyscy, ile Julka miała lat, ale na TeamSpeaku nikt nie miał o to problemu. Opierdol mi kolbasę, nienawidzę cię XD. To nawet jest pisane jak internetowy troll. Sama Julka pisała pod postem jednego z administratorów wiadomość typu: a jak dam ci dupę, to dostanę akredytację? I to, co ona napisała, też było żartem. Taka była konwencja. To było żartem do czasu, kiedy ktoś się skorzystał z tego pieprzonego półświatka minecraftowego. Więc powstrzymajcie się też od oceniania Julii, bo nie o to w tym materiale chodzi. Sylwek, sam podobnie żartowałeś na Asku i również jak ja, nie spotkałeś się z żadną 14 czy 15. Nie mogę. Wartęga na jakiś gówno portalu, gdzie było Q&A. Ja nawet tego w życiu nie używałem, to nie wiem, jak to się nazywa. Zapytali go, czy mógłby być 16-latką chyba i powiedział, że tak. A Boxdel, nie, że się ktoś randomowy go zapytał, tylko on pisał z dzieckiem i pisał, co by zrobił. Z tego, co widzieliśmy przecież. Czemu on to porównuje? Nie jestem złym człowiekiem. Byłem małolatem. Nie prosiłem... 14 lat to jest dziecko. Widzę, że na ciebie też brudy chyba są i się... Julki o żadnym desy. Nie prosiłem jej o żadne... 14 lat to jest dziecko. No racja, od 2 lat w Meksyku to już jest dorosła kobieta. Przepraszam, masz rację. Softy. Dzięki Zorgo.pl. Wiesz o tym, Sylwek, bo Julia ci o tym mówiła. Czy kiedykolwiek doszło do jakiegokolwiek kontaktu lub spotkania na żywo? Nigdy nie spotkałem się z osobą poniżej 15 roku życia. Byłem durnym 19-latkiem, małolatkiem. W sensie, jeżeli to prawda, że on pisał, ale nigdy się nie spotkał, to dobrze, ale i tak jest to obrzydliwe, że to pisał. Mam nadzieję, serio już się nie spotkał, ale no czy to to... Pytanie, ile to zmienia tak naprawdę? Zmienia to tyle, że nie skrzywdził nikogo, IRL. Tylko pytanie, czy... No tu można tak gdybać w takim przypadku, patrząc po tamtych wiadomościach. Czy gdyby jednak się spotkał, nie? Bo tutaj patrząc po tych jego wiadomościach, chyba był na to zdolny. No to nie wygląda jak żarty w dupę ze starego internetu. ...tem, który trollował, grając w gry. Nie skupiałem się w tamtym czasie nad analizowaniem tego, co mogę mówić, a czego nie. Dziś nie jestem tym samym człowiekiem. Jestem 10 lat starszym gościem. Moja mama płacze. Rodzina kwituje mnie za głupie wiadomości. Ja nie chcę szukać usprawiedliwień, ale biorąc pod uwagę to, co zrobiłem ja, do tego, co zrobił Stu, Gonciarz czy Gargamel, dlaczego to ja obrywam najmocniej ze wszystkich? Serce mi się... Znaczy, no pytanie, Gonciarza od lat każdy ma w dupie, więc tego tylko tak, wiesz, to był taki pet zgnieciony i zrobili tak. A Gargamel nie istnieje, jedyne co to miał podcast w internecie, no to co mieli zrobić? No skancelowali mu podcast i tyle. A ty masz fame, milion współprac, aferki, w dupę milion rzeczy. Obrywa najbardziej, bo jest największy ze wszystkich tych ludzi. Więc jakby... No dlatego tylko. Gdyby Boxer był jak Gonciarz, to też by oberwał to jak Gonciarz. Czyli prawie by się go już nie dało dobić. Gonciarz pisał z pełnoletnimi dziewczynami. Tak, tutaj jakby on... Nie chodzi o to chyba, tylko o to jak oberwał. Gonciarz to jest też... Kurwa, rozpierdala. Znacie, ja nie jestem złym człowiekiem. W materiale Sylwka zostałem wrzucony do tego samego worka co Stewart. Poświęcony zostało. Głos się aż załamał dla Boxdela i mi smutno jak to słucham, bo nie wiem, no lubiłem Boxdela i są brzydliwe co pisał. Nie wiem, widzowie, nie wiem co myśleć. Serio, mam w dupę dziurę w mózgu. Bo mi smutno. Smutne życie jest. Półtorej minuty z 30 minut. Gość, który pisał takie obrzydliwości, nagabywał, postawiony obok mnie. Ludzie, ja biorę wszystko na kratę jak dojrzały facet. Chcę też powiedzieć, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i dziś dopiero zobaczyłem, jak wielu ludzi odwróciło się, nie słuchając nawet drugiej strony. Czyli cały Chcę fajny. Też podziękować mojej byłej dziewczynie Madzi, która ma złote serce i sama pomogła mi przy researchu screenów. Dziękuję. Mimo walki, jak tylko się dowiedziałem o tym, że chłopaki pracują nad filmem... Zobaczymy, co pokaże tak naprawdę Boxdel.
za chwilę, bo mówił, że jakieś screeny. Starałem się Sylwkowi dostarczyć jakieś materiały dowodowe. Tak szczerze, z całego tego filmiku, Wardęgi, chyba tylko Bogzel jakieś szanse ma się bronić. Więc można to obejrzeć, tak starać się nie emocjonować, bo jakby Stew takie coś nagrał, to przecież to ja naplunę ekran po prostu. Na przykład dziewczyny, które były rozpijane przez youtuberów na materiale Sylwestra, były ode mnie. Szkoda, że tego nie powiedziałeś, Sylwek. Olka jako jedyna jest transparentna i nie ukrywa twarzy, a jest olbrzymią skarbnicą wiedzy o tym, co się działo. No właśnie, bo problem jest taki, że my to oglądamy, a jutro ma być Fikorowskiego i Wardęga powiedział, że tam jest więcej rzeczy na Boxdela. I my to oglądamy i ty sobie pomyślisz, okej, no pisał debilne żarty do dziecka, ale okej. No właśnie, to jest problem. Że jutro się dowiemy, co tu się odpieprza. Tylko na pierwszym wywiadzie trochę źle zostało to poprowadzone i pozwoliła na niedomówienia, a dziś nie chcę już unikać odpowiedzialności. Wojtek Gola na IG napisał, że nie wiedział. Przepraszam cię, Olcia. A kto to jest? To jest ta, której on to pisał? A to nie jest ta z tego wywiadu o Stew? Nie będziemy tam gadać od rzeczy teraz i tak dalej, tylko po prostu przekażmy widzom tak. To, co najważniejsze. Tak jak było. Tak jest. Więc w sumie tak, żeby zacząć, to z Michałem znamy się już naprawdę bardzo długo. Każdy na TeamSpeaku wiedział, że Michał po prostu jako admin nie pozwalał na takie akcje. Byliśmy z Michałem w sobie bardzo zauroczeni. I fakt, że dzieliły nas tylko 4 lata, spowodowało, że mieliśmy ze sobą bardzo dobrze. Czyli ona miała 15 i 14, bo on mówi, że ma 19 na tym zdjęciu. Okej. Okay. Vibe. No, finalnie nam nie wyszło. Potem spotkałam się z pewnym kanałem komentarzy, żeby opowiedzieć historię z Michałem. Ale jak na chłodno przeanalizowałam sytuację, to wycofałam zgodę na udostępnienie moich rozmów z Michałem. Bo de facto... Bogzel wrzucił filmik, gdzie trafił jakaś laska się wysypała na samym końcu, uszał coś ją z filmu, ale ta dawała już wywiad u Stew, to nie chodzi o nią. Nie o Stew, tylko o Stew. Nasza prawdziwa relacja zaczęła się, gdy miałam już 15 lat, a Michał 19. Wcześniej już sobie trochę pisaliśmy, ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Obydwoje byliśmy wtedy niepełnoletni. Dzieliło nas niewiele, ale nie przetrwało to niestety próby czasu i odległości, mieszkaliśmy od siebie dosyć daleko. Mieliśmy się kiedyś widzieć raz na meetupie, ale jak tylko mnie zobaczył, Michał wyszedł. Przed chwilą mówiłeś, że się zgodziła na film od Konopskiego? Cześć, ja głuchy w dupę jestem. Ale jak na chłodno przeanalizowałam sytuację, to wycofałam zgodę na udostępnienie. O kurde, rzeczywiście to o nią chodzi. Ty daj story Wardęgi. Tam pisał o niej jednak, trzeba to szybko dać. Wardęga, jak to się, Watacha nazywa czy Wardęga, bo nie pamiętam. Udało im się przekonać jedną dziewczynę, która zabrała Konopskiemu używania zapisów i rozmów screenów od niej. Podobno ma wystąpić w wideo wybielającym chłopaków. Ciekawe, czy ją przekonali. Serio o nią chodzi? Czyli te rzeczy, które mówiłem, że mają wyjść na Boxdela w filmie Konopskiego, które były likowane, że wyjdą, nie wyjdą. O kurde. To ja pierdzielę, mam mętlik we łbie ciężki. Pana Wardęgę czy na pana Sykielskiego? To nie trzeba czekać na pana Wardęgę czy na pana Sykielskiego. Afera Pandora Gate wstrząsnęła polskim internetem. Aha. Nie moich rozmów z Michałem, bo de facto nasza prawdziwa relacja zaczęła się, gdy miałam już 15 lat, a Michał 19. Wcześniej już... Kurde, naprawdę ciężko się teraz to ogląda, bo ona dała rzeczy na Boxdela i się z tego nagle wycofała i teraz jest u Boxdela i pieprzy te rzeczy. I problem jest taki, gdyby to był jej pierwszy występ, to jeszcze w miarę byś pomyślał, okej, okay, może serio na chłodno podeszła do tego, ale jej wywiad o Stew, dużo ludzi gada i wiadomo, dobrze, że nagłosiła to, ale dużo ludzi mówi, że to było dla atencji, że tam swoje linki dała do Instagrama, do czegoś tam, dziwny to było opisane, bardzo dziwny ten wywiad
Ja pierdzielę, jest to naprawdę popieprzone. Jeżeli ona działa serio za pieniądze, kogoś wybiela, ohydnego, ja pierdzielę, czemu ten świat jest taki ohydny? Sobie trochę pisaliśmy, ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Obydwoje byliśmy wtedy niepełnoletni. Dzieliło nas niewiele. Ona mówi, że relacja jej zaczęła się, jak miała 15 lat, a ona 19, on. I po chwili mówi, że byli niepełnoletni. Wcześniej już sobie trochę pisaliśmy, ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Obydwoje byliśmy wtedy niepełnoletni. O, czekaj, co jest w dupie, rzeczywiście. To wycofałam zgodę na udostępnienie moich rozmów z Michałem. Bo de facto nasza prawdziwa relacja zaczęła się, gdy miałam już 15 lat, a Michał 19. Zaraz ja bym chciał posiedzieć i posłuchać drem. No trudno, ale przynajmniej w pracy nie muszę sobie niszczyć głowy tym całym syfem. Dzięki. Tu co innego chodzi, że prawdziwa relacja według niej się wtedy zaczęła, a wcześniej już pisali, jak jeszcze byli niepełnoletni. Czyli mogła być 13, a on 17, coś takiego. Wcześniej już sobie trochę pisaliśmy, ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieli. Podobno w filmie Boxdela... Filmy Konopa zamiast o Boxdelu będzie o tobie, no Andrzej. Mieliśmy, ile mamy lat. Jak do twojej 43-letniej mamusi wtedy się, no nie ważne. My dwoje byliśmy wtedy niepełnoletni. Dzieliło nas niewiele, ale nie przetrwało to niestety próby czasu i odległości. Mieszkaliśmy od siebie dosyć daleko. Mieliśmy się kiedyś widzieć na raz na meetupie, ale jak tylko mnie zobaczył, Michał wyszedł z hali, jak tylko mnie zobaczył, to od razu z powrotem się schował do hali. To był taki w ogóle też follow-up do tego, że no kurwa, ja byłem wstydliwym gościem, no. Nie? Tylko mnie zobaczył rura z powrotem. A następny raz, potem jak już się widzieliśmy, to już było w... Ja pierdzielę. Przez to, że ona mi dała rzeczy na Boxdela, teraz jest u niego i nie wiadomo czemu, czy za serio na chłodno, czy dostała pieniądze. Te śmiechy, to wygląda tak sztucznie, to jest straszne, co się dzieje. To wygląda tak dziwnie, to nie wygląda naturalnie. No, widział ją tam wyjście. To też byliśmy obydwaj pełnoletni. Pierwszy raz. No, z mojej strony, z tych bezmyślnych rzeczy, które jeszcze zrobiłem w swojej karierze, było to, że jak pisaliśmy z Olką, no Olka jakby nigdy nie wysyłała nam zdjęć, ty nigdy nie wysyłałaś nudesów. Raczej to były takie po prostu hot fotki, nie? Że softy. Takie softy, co wiadomo, że że parki sobie wysyłają. Hot fotki, bo znowu zapomniał, że miała 14. Hot fotka od 14 to jest chyba w tornistrze, jak idzie na pierwszy dzień do szkoły nowej. Co ty pieprzysz, Boxy? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Byłem w swojej karierze taki jeden błąd, że wysłałem po prostu to zdjęcie kiedyś do kolegi. No i razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Było mi w chuj głupio ogólnie przez to, bo mieliśmy dobre relacje z Olcią. Olcia jakby zawsze była dla mnie git, a ja odjebałem takie młodzieńczą głupotę. No i jest mi wstyd za to i za to też jakby nawet teraz pomyślę. Ja bym chętnie obejrzał co Warnego, a ty mówi, bo on wie dużo więcej niż my i wie, jakie rzeczy nie będą pokazane na Boxdela. To ja nie wiem, nie da wierzyć w te rzeczy, nieważne co on mówi. Ja pierdzielę, ciężkie gówno. Popieprzy mnie. Chciał cię przeprosić, bo... Nie ma sprawy, my to przegadaliśmy już dawno temu, jakby topór jest już naprawdę dawno temu zakopany. I nie mam w ogóle o czym rozmawiać, jakby to była... Ja sama byłam głupia w ogóle, że wysłałam takie zdjęcia, zacznijmy od tego, więc... No, jakby też... Ta cała sytuacja, która jakby ma miejsce, że jakby też był ten wywiad z tym kanałem komentarzy, no to wiadomo, że Olka po prostu nie chciała ukrywać niczego przed nikim, no bo ta sytuacja ze Stu jest no bardzo wrażliwa, nie? Tak, ale ja też uległam trochę takiej narracji, że... Nie można mówić z góry, że ją przekupili, ale problem jest taki, że Wardęga i chyba ostatnia osoba, której można ufać obecnie, jeszcze... Mówił, że wyjdą brudy na Boxdela
gorsze niż w jego filmie. I nagle nie wychodzą, a ona występuje u Boxdela i go wybiela. Rozumiesz? Gdyby nie to tło, nie ten kontekst, to może, ale to jest popieprzane. Że jesteś złą osobą, dopiero jakby... Ta narracja była taka, żeby zapamiętać tylko te złe chwile, ale tych dobrych chwil między nami było o wiele, wiele więcej. No, ja też dla każdego widza chcę powiedzieć, że Olka też jest z TeamSpeak'a na przykład i my dobrze też wiedzieliśmy, jak to tam wyglądało wszystko na tym serwerze głosowym. Dzisiaj są takie chwile, gdzie każdy analizuje sobie te sytuacje z przeszłości i one po prostu średnio wyglądały, ale jak na chłodno sobie to zinterpretujemy, to my kurwa byliśmy po prostu też małolatami, nie? To jakby ocenianie, to nie było tak, że ja miałem 25, 30 albo 40 lat. No, tylko Adam, czy było dużo ludzi, chciało, czekałem na ten kurwa. Bardyn miał więcej. Kim dał na Golibordę 5 zł. Teraz sobie to puść, co mówiła i porównaj do tego, co teraz mówi. Zara puszczę, czekaj, po tym. Jestem do 15-16 latki, tylko ja sam byłem, wiesz, 19-letnim gościem. Najłatwiej w ogóle jest się wypowiadać osobom, które wtedy nie były w tych TeamSpeakach i w tych miejscach i nie rozmawiało na te same... No, dosłownie pisało do mnie mnóstwo koleżanek właśnie z tamtych czasów. I wszystkie są tej samej opinii, że po prostu wtedy były takie żarty, nie? I że to ogólnie jest bardzo ciężka sprawa do moralizowania, bo to po prostu były inne czasy. No i... To tak można mówić o żartach Gimpera albo Nitra, a nie o w dupę jakichś pedofilskich aferach, że ciężko to analizować, bo było 10 lat temu, w dupę. Ja pierdzielę, co ona mówi w ogóle? To nie podobało jej się, że Stu do niej wypisywał, ale okej, jak Boxdel, bo był z nią na tym spiku? Co jest w dupę? O co chodzi? I wiesz, tam w ogóle kiedyś była totalnie inna poprawność. Moje żarty na ety, no o szachach żart legendarny, za który miałem bana. Też, nie? Że żartowaliśmy z takich rzeczy, gdzie dzisiaj gdyby takie żarty w ogóle pojawiły się w sieci, to przecież kurwa to jest masakra, nie? Nie, tak samo... powinnam się śmiać, ale no to by była... Tak, wiesz, kiedyś kabarety, stand-upy, one też polegały jakby był bardziej na rasizmie, seksizmie, tak, wszystko. Tak, tak, wszystko było. Dzisiaj na przykład na wiele rzeczy nie możemy sobie pozwolić i po prostu dla ludzi też to jest ogromny szok, że jakby, wiesz, że takie teksty... Problem... Jest taki, że on zmienia temat. Takie rzeczy w mainstreamie nie możesz sobie pozwolić. Na jakieś żarty ze starych filmów. Nie no, co tu się dzieje, ale zaraz nie prywatnie. Chyba zaraz serio dzwonię do szefa, ze mnie nie będzie z Didi. W filmach nie można mówić rasistowskich żartów, a kiedyś było można i tak dalej. Kto oglądał nawet stare polskie filmy, ten wie, że można było. Ale to jest mainstream. I tam nie można, a w prywatnej rozmowie, jak powiesz rasistowski żart, bo masz z kolegą czarny humor, to nie ma znaczenia, czy jest poprawność polityczna, czy nie. Czemu Boxdel mówi, jakby, nie wiem, jego rozmowy były najpopularniejszą rzeczą w Polsce i dlatego wtedy mogli tak mówić, a teraz nie mogą, bo jest poprawność polityczna. W dupę. Były po prostu mówione, nie? Pewne rzeczy, pewne kwestie są adekwatne do pewnych czasów i moralizowanie ich w zupełnie innych czasach nie ma kompletnie najmniejszego sensu. Na przykład jakieś te takie żarty, które były wymawiane na TeamSpeak'u, jakieś takie właśnie te seksistowskie i tak dalej, no to było też robione, wiesz, w inside'owym gronie, nie? Tutaj jakby ktoś się w sumie przyjebał o to, że nie wiem, że siedzą na piwie albo piją wódkę na przykład, nie? I gadają. Nikt chyba wódki nie pije z 14-latką. A jak pije, no to jest to raczej złe. W jakichś głupotach, nie? To jakby to jest ten sam vibe po prostu. To nie było to nie jest ten sam vibe do setek tysięcy ludzi, tylko nasze inside'owe grono jakieś takie, wiesz, teamspeakowe, nie? Tak, no tak jak teraz Twitch ma swój. Vertez wyłączył możliwość komentowania na Insta. Kto to jest Vertez? Swoje inside'owe grono, oni też mają swoje żarty i... Tak, 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 tak. I wiesz, i
Bo tutaj akurat mówię o Julce, nie? I o tych tekstach. No to ty też jesteś świadoma, że przecież jeżeli chodzi o... No przecież ja też tak pisałam, no. Jakieś takie żarty durne. I wiesz, i jakby wtedy nikt z nas nie zdawał sobie w ogóle sprawy, że 10 lat później z tego może wyjść jakby tak gruba afera, nie? Ja jestem... Tłumaczenia, że nie zdawałeś sobie sprawy, że wyjdzie afera, są debilne, bo jakbyś zdawał sobie sprawę, to jest oczywiste, żebyś tego nie pisał. Debilne rzeczy pisałeś, zahaczające o pedofilię, a może nawet to była pedofilia. To już nie wiem, czy wyjdę na jakieś dowody, czy nie, bo już nikt nic nie wie. Ale to nie, nie wiem, no to jest chore. To jest takie odwracanie kota ogonem, co oni robią. Zwłaszcza przez ten kontekst, że nie wiadomo, czy ją przekupili, nie wiadomo, co się dzieje. No ja pierdzielę, za dużo tego. Znaczy inną kwestią w ogóle jest kwestia tych żartów, a zupełnie inną kwestią jest to, czy dzieci faktycznie były krzywdzone, czy nie, nie? Mhm. Bo jakby ty z krzywdzeniem dzieci nie masz nic wspólnego, a zostałeś wrzucony do tego samego wora, to jest bardzo nie w porządku moim zdaniem. I ta kwestia żartów to jest jakby kwestia poboczna, a ludzie teraz zrobili... Bo ty piszesz, że problem jest taki, że ludzie dają łapkę w górę w tym. Wiesz czemu? Wydaje mi się, że ludzie chcą wierzyć, że Bogzyl nie jest pedofilem. Ja też chcę w to wierzyć, bo go lubiłem. Ciężko powiedzieć, nie wiem, ja mam po prostu mętlik w głowie. Jest to jedyna osoba z całego grona, która wyszła na wszystkich w ostatnich dniach, że chciałbym, żeby serio wyszło, że on jest, nie jest creepem. Jako jedyny z tych wszystkich. I dlatego i ludzie w większości podobnie mogą mieć, dlatego się cieszą, piszą pewnie pozytywne komentarze. I dają łapki w górę. Nie wiem jak to jest. I nie wiem czy się dowiemy przez to, że ona się nie wypowie już. Tylko tutaj przyszła. Z tego totalną aferę bez większego powodu w sumie. Oprócz tego, żeby zaatakować górą. Większego twórcę, żeby Polskę, było głośniej. To jeszcze finalnie, żeby... Co? Totalną aferę bez większego powodu w sumie. Tupę, bo nie mogę... I ta kwestia żartów to jest jakby kwestia poboczna, a ludzie teraz zrobili z tego totalną aferę bez większego powodu w sumie. Oprócz tego, żeby zaatakować większego twórcę, żeby było głośniej. To jeszcze finalnie, żeby... Ta afera jest tak głośna, że premier Polski o tym mówi. I to, czy się zaatakuje, to dodatkowo Bogzdela nie ma znaczenia, naprawdę. Jakby Bogzdela nie było w filmie o Steel, to Morawiecki pewnie i tak by się o tym wypowiedział. Serio, to jest argument z dupy. Jakby dopełnić ten materiał. Live Wardegi, zara, można restreamować. Nie no, chyba nie można. Będę musiał szoty obejrzeć. Tym jednym niedomówieniem, które było takie jakby najbardziej cytowane też odnośnie tego no, drugiego zdanie, najbardziej twórcy, to przepraszam Wardęga. Chciałbym cię zapytać, kto to był po prostu. Czaj, kurde, daj mi się chwilę skupić, bo naprawdę ciężko mi jest zebrać myśli przez ten filmik. Dopełnić ten materiał tym jednym niedomówieniem, które było takie jakby najbardziej cytowane też odnośnie tego drugiego, najbardziej obrzydliwego twórcy, to... Nie wiem, że ty chciałem serio. Cię zapytać, kto to był po prostu. A chyba, że o Dubiela będzie chodzić. To był Vertes. A, to jest ten, co mówiliście, że wyłączył Instagrama, tak? Vertes, kto to jest? Aż muszę zerknąć, jak oni o tym mówią. To się przez W pisze? Vertes? Przez V. Jest taki kanał. Cyberpunka gra. Ty, ale on ma milion subów, a ma mniej wyświetleń niż ja na Cat Goes Fishing. Kto to jest? Co to w dupę jest? Nie wiem kto to jest, ja nie oglądałem w życiu Minecrafta, w dupę. Ja pierwszy raz w Minecrafta grałem, dobra, nie licząc Alfy kiedyś z Chomikuj, to na live'ie. Jak już streamerem byłem, ok? Z tanimi grami? Zobacz stronę g2.com. Ole mu zdislajkował. O, on się pokazał! Siemana, jestem we... Ja pokazuję ludzi w dupie, mam jakieś czarne paski na oczy, pieprzę to. Witajcie w kolejnym odcinku z Cyberpunka. A z dodatku DLC widmowo
Co? O nie, dobra. Przestraszyłem się. Dokładnie tak. Słuchajcie, tutaj już... Przestraszyłem się, Wic napisał, nie tylko nie Eneba. Myślałem, że Eneba z nim współpracuje. Dobrze, że nie. Dziękuję bardzo. Kalafior podkreślenie wraz zdał na Goliborde 10 złotych. Ale by zerwali szybko. Czy pamiętasz kiedy spisałem, że nie mogę oglądać streamów, bo nie da się przewijać? Teraz już jestem zdrowy i mam oglądam streamki. Pozdrowienia śle. Dziękuję, doceniam. Komentarze? Czekamy na materiał Konopa. Wypowiedz się na temat afery, w jaki sposób jesteś z nią powiązany. Więcej cyberpunka. Udało się, żeby tutaj... Oj, chyba się seria skończy na 5 odcinku. Sadge. Reed do nas oddzwonił, całe 2 godziny w grze byłem, żeby ten telefon dostać. Ty wygląda, nie znam go, ale ile on ma lat? 30. Pewnie ma teraz rodzinę i dzieci, nie? Ja pierdzielę, chłopu się życie pewnie posypie. I dobrze. W sensie szkoda dla tej rodziny i to bardzo. To bardzo smutne dla tej rodziny. Ale mają dojeżdżać pedofili. I rodzina nie jest kartą obronną. Smutne dla rodziny i to bardzo smutne. Ale to nie może być tak, że ktoś ma rodzinę po latach. To nie może, wiesz. Sytuacja jest na tyle obrzydliwa, że ja miałam wtedy 13 lat. Ta dziewczyna z filmu Boxdela? Nie, czekaj, daj mi to obejrzeć. Zaraz, bo się rozkojarzę jak pet. Zapytać, kto to był po prostu. To był Vertes. I sytuacja jest na tyle obrzydliwa, że ja miałam wtedy 13 lat. A czyli to jest właśnie... Przyszła, mówi o tam Vertesie, tym typie, co patrzyliśmy, ale jednak z Boxdela, no nie wiem. Kurde, bo ja mam nadal podświadomy, że chciałbym, żeby Boxdel nie był pedofilem, rozumiesz? Ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo podświadomie jestem za tym, żeby on był, żeby nie był obrzydliwcem, rozumiesz? To musi Wardęga powiedzieć, bo on dużo więcej wie. On ma wiedzę, a my mamy tylko podejrzenia. Jest to jasne napisane w naszych rozmowach, gdzie ja pisałam, że... Widzicie, nie? Czytam to. Ach ty mój, starszy o 9 lat, ale mój, aż o 9, masz 22, a ja 13. Rocznikowo 14. Tak się patrzy, jak porównujesz mnie, osobę ze stycznia. Poszłabym za tą w ogień, wiesz? Ty masz 22 lata, bo ja tak normalnie to 13, a on na to, że rocznikowo 14. Więc tutaj już nie jest kwestia tego... To jest screen na nie Boxdela, tylko Verteza. Seasafter, wiem, że ty masz jedną półkulę tylko, bo się znamy. Ale... użyj jej. Jakby, że właśnie on sobie żartował w jakiś sposób. Nie, on dążył do spotkania, zapraszał mnie do swojego miasta rodzinnego, w którym jeszcze kiedyś mieszkał. Przepraszam cię, Seasafter, wybacz. I to jest jakby zupełnie już inny poziom krzywdy niż głupie żarty. Więc musimy po pierwsze nauczyć się to rozróżniać, bo taka osoba jak Vertest jest po prostu szkodliwa bardzo. I ja nie mam z nim kontaktu. Już od bardzo dawna nie mam z nim kontaktu. Pytałem, czy do czegoś doszło, czy pisali, bo jeżeli tylko pisali, to przed chwilą on tylko też pisali z Boxdelem, tak? I nagle na tego jest źle, że pisał, a na tego, czy dobrze, bo ten nie był na TeamSpeaku. Nie wiem, to jest dla mnie chore, co tu się dzieje. Nasze drogi już bardzo dawno temu się rozeszły, nie jestem w stanie stwierdzić, czy on kiedykolwiek z tego wyrósł. Samo brudy na Rokalone, przestań Rokalone mi obrażać, pecie. Więc, znaczy nie wiem nawet, czy się da z tego wyrosnąć, szczerze powiedziawszy, ale no, to jest moim zdaniem, przynajmniej w moim prywatnym odczuciu, jeżeli chodzi o moje historie, w mojej historii moim zdaniem na numer jeden, jeżeli chodzi o obrzydliwość, był Vertes, dopiero potem Stewart. Bo jednak byłam młodsza. Czaj, Vertes był gorszy niż Stew, my widzieliśmy, co jest na Stew. Ten człowiek jest chory psychicznie, jest obrzydliwym zwyrodnialcem. Jest serio ktoś gorszy w tej całej pieprzonej śmietance tej mafii pedofilskiej minecraftowej? Ten Vertes jest gorszy? Niech pokażą, bo to jest
Serio, to są takie bazułka pieprzone, że aż się wierzyć się chce. Poczucie, jeżeli chodzi o moje historie, w mojej historii moim zdaniem na numer jeden, jeżeli chodzi o obrzydliwość, był Vertes, dopiero potem Stewart. Bo jednak byłam młodsza. Dika wysłał, podobno Sue też, ale nie wiem czy to prawda, zobaczymy pewnie u Konopa. Mimo, że to nie jest taka duża różnica, to jednak mentalnie to jest dosyć duża różnica. No ja nie widzę sytuacji, w której ja miałabym 22 lata i chciałabym się spotkać z 13-latkiem. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. I tam jest chyba jeszcze ta sytuacja z tą wycieczką, nie? Tak. Ona miała 13, 22. To źle, ale ona miała 14, Boxdel 19, okej. Okay. Właśnie tu mi się nie klei w tym filmie dużo. To jest problem. Ja jestem za Boxdelem tak podświadomie, ale niech. No tu mi się nie klei ten film. Niestety tu źle to wypada, jakby Boxdel tutaj manipulować chciał z nią. Dla jakichś korzyści. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Tak, no ty widziałeś te screeny zresztą wszystkie. Planowaliśmy, czy raczej on planował, nie no, planowaliśmy wspólnie, żeby jakoś znaleźć taki sposób, żeby zabrać mnie z wycieczki szkolnej z Warszawy. Do Meksyku. Żebyśmy mogli trochę czasu sam na sam spędzić. Tam jest w rozmowie, że obiecałam mu całusa, że się nie wywiązałaś. Obiecałam ci buzi i się nie wywiązałaś, no bo tamta laska mnie peszyła. Co ta zła dupa? I jak moja nauczycielka się gapiła, jak się żegnaliśmy. Czaj. Chłop przychodzi do 13-latki na wycieczkę szkolną. Nauczycielka to widzi. Przecież ona wie, nie zapytała, co twój brat, co twój w dupę, ja wiem, kuzyn, ktokolwiek? Tylko się patrzyła, ty też nauczyciel debil. Co tu się dzieje? Przecież do mnie kiedyś, jak sam wróciłem z kina, nauczycielka dzwoniła do domu i się skarżyła, że sam wróciłem, bo pozwolenia nie miałem na powrót z kina. I myślałem, że to jest debilne, ale jak patrzę na to, że nauczycielka nie zareagowała, jak stary chłop podchodzi do dziecka i nic nie robi, co jest w dupę? No ogólnie no ta relacja była bardzo obrzydliwa, patrząc z perspektywy czasu, ja jestem w stanie stwierdzić, że dla mnie to była taka relacja, że pierwszy raz płeć przeciwna mężczyzna mi okazał jakiekolwiek uczucie i... Uzyskałem pozwolenie od administracji Wardegi, żeby się restreamował live. I taką uwagę. Nie no jak, serio? Daj screena. I dla mnie to była psychologicznie jakby bardzo ważna relacja. Ale co wy wysyłacie? Zastanawiam się, kiedy wywalą tego Boxdela z fejmu i to jest ta, co jest w tym filmie, czyli ona. Jezu, miód. Nie dość, że pedofil, to jeszcze... Pedofil? Co, świrek? Do małolat? Ta do mnie, jak miałam 13, a on 19. Aha, tu źle. Tu dobrze. Tu źle. 16 maj 2021. Tu dobrze. Rozumiesz? Tu źle, tu... No i właśnie dlatego ten film się nie klei. Pod tym względem, że jakby... Zyskiwałam pewność... Jeżeli to nie fake ten screen. Wiesz jakie są czasy. Też nie chcę jakby opierać wszystkiego na screenie w dzisiejszych czasach. Siebie w tym, że mnie że mężczyzna się mną interesuje i wtedy nie zważałam w ogóle. Vertes odpowiedź? Nie, no na pewno nie odpowiedział. Bo w sumie nawet do tej pory tak mam, że Vertes i tak... to i tak zniknie, bo i tak go nikt nie oglądał, to i po prostu odejdzie z neta. Prowadziła troszeczkę starszego od siebie faceta, jeżeli chodzi o związek, ale wtedy, no teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, to jest po prostu no obrzydliwe i aż mi się cofa na samą myśl o tym. A i jeszcze mam jedną tylko rzecz do dodania, bo nie będziemy w tym materiale poruszać w większości kwestii jakby związanych z Vertesem. Ja po prostu przekazałam te materiały do pewnego kanału komentarii i ta osoba po prostu zajmie się jakby opowiedzeniem tej historii. O kurde, ty. To trochę zmienia, jeżeli to do Konopskiego.
Jeżeli to nie jest ona, która się wycofała. O kurde. Jeżeli to nie ona się wycofała, to dużo zmienia. Druid się odpalił, a można restreamować? Bo też, tak jak mówię, ja no, nie siedzę w tym świecie, więc też nie wiem za bardzo, jak przemawiać do... Na razie obejrzmy to do końca. Do społeczeństwa na YouTubie. Więc po prostu zajmie się tym ten kanał komentarzy, żeby to było jak najlepiej zrobione. Jeżeli to serio Konopski dostał dowody na Werteza i u niego będzie, że ona dała dowody, to nie ona się wycofała od Konopskiego, tylko kto inny. I to też sporo zmienia. Że to nie przez nią Konopski dzisiaj nie wstawił filmu. Ale wiesz, że podświadomie mogę bronić Boxdela, niestety. Nie wiem, co się dzieje. Przepraszam, ludzi. Żeby już nie zostawić przede wszystkim żadnych niedomówień, żeby to było po prostu zrobione na tip-top. Nie wiem, Quinto. No i z mojej strony podsumowując... Nie, raczej tak nie jest, jak ty piszesz, Quinto, że o Wertezie podtrzymała, a o Boxdelu wycofała. No bo Konopski by po prostu mógł to powiedzieć w filmie. Są na Werteza, ale na kogoś innego jednak nie będzie pokazane, bo nie chciała. No i tyle, i już byśmy wiedzieli. Jeżeli tak powie, to ona. Jeżeli nie powie, to nie ona. To wszystko to... Ja nie szukam usprawiedliwienia, ale uważam, że dostałem... Ktoś wysłał do Nate'a, zapytałem, czy mogę restreamować w Ardence. I co odpowiedział? Nic. No on tam widziałem szoty właśnie z jego live'a. Tam donaty po prostu się wyświetlają chyba co sekundę, także czasem odpowie na jakiegoś. Nie no, to akurat prawda i tutaj bez jakby bronienia Wardęgi czy nie. Ej, w dupę Wardęgi. Boxdela. To jest coś innego, to nie jest to samo co Stu. Bo mamy tylko jednego screena na Boxdela. Więc to prawda. No ale jeżeli Konopski nie pokaże na niego więcej, a miało być pokazane, no to... I po prostu jakby najbardziej mnie męczy to, że moi... Boxdel to jak Boxdel jak Leksiu. Dzięki Bobelson za 30 lat, to zobaczymy. Rodzice jakby... To mnie... Nie potrafię sobie po prostu... Można restreamować tego... Wardęger, El? W głowie przetworzyć, co ja będę miał teraz, jak ja pojadę na jakieś urodziny, albo na jakieś, nie wiem, wesele, kurwa, wiesz o co chodzi, że jak łatwo jest... Wczoraj Kasik zrestreamowała, ona go zna IRL, a ja znam Kasik z IRL, to może się jej zapytam. Dzięki Ganzelo za 20 lat. Zniszczyć po prostu, jakby wiesz, człowiekowi życie, nie? Bez solidnych dowodów. Ja wtedy nawet nie myślałem... Restreamuj streama Kasiks. Że kiedykolwiek... Dobra, nieważne, obejrzmy to do końca. Minuta skupienia, widzowie. Natężmy te tiktokowe umysły, które mają skupienie 10 sekund. Minuta, ok? Tu jakby wiesz, człowiekowi życie, nie? Bez solidnych dowodów. Ja wtedy nawet nie zaraz myślałem, że was. Kiedykolwiek spotkałoby mnie coś takiego. To było... Tak głupie z mojej strony po prostu, że... Ale to nie byłem w stanie tego przewidzieć, nie? Ale to nie jest wytłumaczenie, co on teraz mówi. To tak jakby złodziej... Nie chciał... Wiadomo, złodziej nie chce być złapany. Jak go złapią, no to mówisz, że coś tam, tak? To jest oczywiste, że każdy mówi, że nie przewidział tego, że to kiedyś wyjdzie. to jest wytłumaczenie. Każdy, kto... Coś robi popieprzonego. Nie chcę, żeby to wyszło, tak? Powinna być adekwatna do czynów moim zdaniem i Michał w tym miejscu kompletnie nie zasłużył na to, co go spotyka. Bo... Tak. No nie, Divux. Po prostu nigdy nie zrobił nieletniej krzywdy. Wiesz, ja dostaję te DM-y, kurwa, od... Dzięki Krzynek. Że wiesz, że mnie będą... Gwałcić kijami na przykład, kurwa, ja... Przepraszam, Twitcha. Nie umiem tego, kurwa, wiesz. Ja jestem świadomym gościem.
Nie powinien tego powiedzieć na tym, tego, na tym filmie, ten Bogzel. Bo jest to częsty zarzut do influencerów, którzy przepraszają, że zawsze na obronę swoją dają, że hejterzy go wyzywają. To zaniża, zaniża jakby poziom tego filmu. No nie dziwne, że tak piszą. Zawsze tak piszą ludzie, którzy ponoszą emocje i tyle. Nie dawaj tego filmie przeprosinowym, bo wychodzi pieprzony podręcznikowy film przeprosinowy. Nie rób tego. Kurwa, wiesz o co chodzi? Ja nie, nigdy bym nie zrobił krzywdy po prostu nikomu. Ja jestem... No ja wiem o tym najlepiej, bo znamy się od 10 lat, tak? Wiem o tym najlepiej, stary. I mi tego nie musisz udowadniać, tylko niestety ludzie... Ludzie mogą mieć problem ze zrozumieniem. No ja mam nadzieję, że to film od serca i że Bogzel jest dobrym człowiekiem. Mam nadzieję, bo go lubiłem przed tym wybuchem. Ale czy tak jest, to nie wiem. Mam nadzieję, że się dowiemy, czy tak jest. Czy to kłamstwo. Bo w dupę ciężko. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria!